Drawskie wiadomości, flash informacyjny. W tym odcinku m.in. rajd Orlen Baja Poland, dożynki gminne i powiatowe, lokomotywa uśmiechu, a także obchody święta wojsk lądowych. W ostatni weekend sierpnia na terenie Szczecina, gminy Drawsko-Pomorskie oraz gminy Dobra rozgrywany był rajd Orlen Baja Poland, który stanowi jedną z rund Pucharu Świata FIA w rajdach Baja. Rajd z bazą w Szczecinie i próbami sportowymi na poligonie drawskim był jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w polskim motorsporcie. W sobotę 31 sierpnia zawodnicy mieli do przejechania dwie próby sportowe, których łączna długość wyniosła ponad 440 km i były to próby na poligonie drawskim. 1 września w niedzielę w Szczecinie odbyła się ceremonia rozdania nagród dla zwycięzców rajdu. W tym roku pierwszą pozycję w rajdzie uzyskał Krzysztof Hołowczyc. Drawsko jest dla mnie takim trochę chyba już magicznym miejscem. 6 razy udało się wygrać ten rajd i dla mnie po pierwsze poczucie, że tu jest dobra atmosfera, że są fajni ludzie, którzy lubią ten rajd, którzy chcą go oglądać. Później no ogromne wyzwanie, czyli 220 km, tak jak w tym roku dwa razy przejechałem, to naprawdę zostawia w organizmie jakąś pamięć, że człowiek chyba tak trochę do tego wysiłku wielkiego chcę powracać i myślę, że dla mnie Drawsko toczy się też testy, przygotowujemy samochody, gdzieś tam różnym moim kolegom stroję samochody, bo samochody rajdowe wbrew pozorom muszą być jak instrumenty strojone, ale mogę śmiało powiedzieć, że te miejsce kojarzy mi się bardzo z rajdami cross country, a nawet mając świadomość, że tu i wielcy zawodnicy przyjeżdżają, żeby testować, mogę śmiało powiedzieć, że jest to chyba królestwo rajdów terenowych w Polsce. 31 sierpnia na terenie Przystarostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbył się pierwszy festiwal Słoika. To wydarzenie, które zgromadziło wystawców z regionu Pojezierza Drawskiego. W słoikach, które wystawcy prezentowali, były różnorodne produkty, które można znaleźć w wielu spiżarniach. Najsmaczniejsze warzywa ze słoika przyrządziło Stowarzyszenie Filar z Drawska-Pomorskiego, natomiast pierwsze miejsce w kategorii ryby otrzymali przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów z Drawska-Pomorskiego. Również 31 sierpnia przy okazji rajdu Orlen Baja Poland odbył się 13. drawski turniej w wyciskaniu organizowany przez Stowarzyszenie Sportów Siłowych Rufian z Jankowa. Rywalizacja w wyciskaniu trwała przez kilka godzin. Ciężary wyciskały zarówno panie, jak i panowie. Na zakończenie najlepsi uczestnicy otrzymali puchary i nagrody. Z okazji upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września na placu przed Drawskim Centrum Kultury odbył się koncert muzyczny zespołu Fabryka. Nie pytaj o Polskę to główne hasło koncertu, a w programie pojawiły się covery o tematyce patriotycznej uzupełnione kilkoma utworami Fabryki. 6 września na placu przy budynku miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej odbyła się drawska odsłona narodowego czytania. Do czytania zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji oraz samorządowcy. Słuchaczami czytania byli uczniowie drawskich szkół. Drawska edycja narodowego czytania została przygotowana przez pracowników miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej. 7 września w Ostrowicach odbyły się obchody gminnego święta plonów. Po uroczystej mszy świętej korowód dożynkowy przemaszerował na boisko, gdzie zorganizowany został festyn dożynkowy. Na placu dożynkowym sołectwa przygotowały swoje stanowiska promocyjne, na których dostępne były produkty kuchni regionalnej, warzywa, owoce, wypieki, a także nalewki. Podczas festynu serwowano również produkty rybne w ramach zakończenia projektu Ryby mają głos, realizowanego przez Ośrodek Kultury w Drawsko-Pomorskim. W trakcie festynu oceniano przygotowane stoiska i wieńce dożynkowe. Jury zdecydowało, że najpiękniejsze stoisko zaprezentowało sołectwo Zarańsko, a najpiękniejszy wieniec dożynkowy wykonało sołectwo Łabędzie. W poniedziałek 9 września charytatywna sztafeta Lokomotywa Uśmiechu przejechała przez naszą gminę. W niedzielę sztafeta przyjechała z Kalisza i dotarła na drawski Orlik, a w poniedziałek ruszyła dalej w kierunku Szczecinka. Punktem startowym drawskiego etapu był Urząd Miejski w Drawsko-Pomorskim. Na starcie pojawili się członkowie stowarzyszenia ZDRA Extreme Karolina Szczytyńska i Karol Barliński oraz burmistrz Drawska-Pomorskiego Krzysztof Czerwiński i sekretarz drawskiego ratusza Joanna Kardaś. Nie zabrakło również mieszkańców Drawska-Pomorskiego. Uczestnicy sztafety na rowerach przejechali spod budynku urzędu w kierunku Złocieńca. Punktem docelowym było miejsce na granicy gminy Drawsko-Pomorskiej i Złocieniec. Tam na sportowców czekali m.in. zastępca burmistrza Natan Fiutowski i sekretarz urzędu Leszek Mądrzakowski. Rowerzyści ze Złocieńca asystowali Karolinie i Karolowi w pokonaniu złocienieckich terenów. Natomiast burmistrz narzucił takie tempo, że po prostu chylę czoła. Nie spodziewałam się. No ale my ruszamy dalej do Złocieńca. 12 września w Parku Chopina odbyły się obchody Święta Wojsk Lądowych. Inicjatorem i głównym organizatorem było Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, wspierane przez samorządy, instytucje i służby mundurowe. W ramach obchodów odbyła się część oficjalna z udziałem Pocztu Sztandarowego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko i część nieoficjalna, czyli piknik wojskowy. Mieszkańcy Drawska mogli oglądać zaprezentowany sprzęt wojskowy, a na stanowiskach wystawowych mogli zapoznać się z ofertą instytucji, stowarzyszeń i podmiotów wspierających działalność CSW Drawsko.
13 września na terenie poligonu Drawskiego przedstawiciele instytucji, młodzież ze szkół oraz wychowankowie placówek edukacyjnych wzięli udział w akcji Zbieraj, nie wyrzucaj. W czasie kilku godzin uczestnicy akcji zbierali odpady i śmieci na terenie poligonu Drawskiego i terenach należących do Nadleśnictwa Drawsko. Szczególny nacisk w tym dniu kładziono na zbiórkę plastiku. 14 września w Wierzchowie odbyły się dożynki powiatowe. Dożynki rozpoczęły się od polowej mszy świętej. Były również okolicznościowe przemówienia, pokazy i występy artystyczne. Na stoiskach prezentowały się sołectwa z terenu gmin powiatu drawskiego. Wśród prezentowanych stoisk i wieńców byli również reprezentanci z gminy Drawsko-Pomorskie. Sołectwo Zarańsko otrzymało wyróżnienie za organizację stoiska, a sołectwo Łabędzie wyróżnienie za przygotowanie i zaprezentowanie wieńca dożynkowego. W słoneczną niedzielę 15 września odbył się 17. rodzinny rajd pod hasłem Trzeźwość, turystyka i rekreacja. Na ten dzień zaplanowano organizację rajdu rowerowego i pieszą wędrówkę. Na trasę pieszą i rowerową wyruszyła grupa ponad 40 uczestników. Przez kilka godzin piechurzy i rowerzyści przemierzali szlaki po Jeziorze Drawskiego. Na zakończenie odbyło się integracyjne ognisko. 17 września obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. W związku z tym w Drawsku-Pomorskim odbyły się uroczystości rocznicowe, w których udział wzięli sybiracy, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji i instytucji, a także duchowni i nauczyciele. Nie zabrakło również młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Drawska-Pomorskiego. W czasie uroczystości złożono wieńce i wiązanki, a także zapalono znicze. Odbył się również okolicznościowy koncert i program artystyczny dla sybiraków w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku-Pomorskim. 18 września funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili w Drawskim Oddziale Placówki Terapeutyczno-Wychowawczej w Bobrowie zajęcia profilaktyczne dla dzieci. Głównym tematem zajęć był temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Podczas zajęć szczególny nacisk funkcjonariusze położyli na przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych. 20 września w Starostwie Powiatowym w Drawsko-Pomorskim podpisane zostały umowy na dofinansowanie budowy dróg lokalnych. Gmina Drawsko-Pomorskie otrzymała dofinansowanie na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Mickiewicza, drugi etap. Kwota dofinansowania to ponad 713 tysięcy złotych. Druga inwestycja, która została dofinansowana, to przebudowa ulicy Witkiewicza, gdzie dofinansowanie wynosi ponad 1 100 000 zł. 20 września na Drawskim Stadionie odbył się 22. bieg imieniem Jana Pawła II. W tegorocznej edycji wzięło udział blisko 950 osób, dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Drawsko-Pomorskie. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięzcy dodatkowo puchary i dyplomy. Również 20 września w Drawskim Muzeum odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Zabytki Drawska-Pomorskiego. Zdjęcia zgromadzone na wystawie powstały podczas Nocy Muzeum zorganizowanej w maju tego roku. 25 września w Drawskim Parku Chopina odbyło się sadzenie krokusów. Będzie posadzonych 10 tysięcy. Także to się wydaje duża liczba, ale krokusy muszą rosnąć w grupie, w dużej grupie. Wtedy wyglądają najlepiej. Pojedyncze sztuki są praktycznie niezauważalne. Muszą rosnąć w dużej grupie. To jest specjalny sposób sadzenia tych krokusów? Czy specjalny? Do ziemi. I one rosną. Za kilka miesięcy jakie kolory będziemy tutaj widzieli w Drawskim Parku? A to już tylko do Kroguchowski wie. I trzymam mnie w tajemnicy. Niespodzianka będzie na wiosnę. Ale generalnie będzie tutaj dominował jeden kolor.